magazyn radiowy w Centrum Politechniki Rzeszowskiej. Witają serdecznie Andrzej Blachaczek przed mikrofonem i Robert Szwajca po drugiej stronie szyby. Kontynuujemy prezentację wydziałów i kierunków kształcenia Politechniki Rzeszowskiej. Dziś Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej. W studio goście audycji. Pani doktor Urszula Bednarz, prodziekan do spraw kształcenia. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Pani doktor Małgorzata Wołowiec-Musiał, prodziekan do spraw kształcenia. Dzień dobry, również witam serdecznie. Oraz pan doktor Sławomir Wolski, prodziekan do spraw rozwoju. Ja także witam wszystkich. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać w tak zacnym i szerokim gronie. Szanowni Państwo, na początek audycji pytanie oczywiste. Jak w dobie pandemii, jak w dobie tych wszystkich obostrzeń funkcjonuje w tej chwili Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej? Wydział radzi sobie, sądzę, że dość dobrze. Pod kątem, to już nasz trzeci semestr pandemii, także procedury niejako zostały wdrożone i studenci uczestniczą w zajęciach. Co prawda liczyliśmy na to, że duża część zajęć laboratoryjnych będzie takimi godzinami kontaktowymi, no ale niestety no, koronawirus napisał taki scenariusz, że musimy się tutaj spotykać w wirtualnej rzeczywistości. Ale mimo wszystko jesteśmy w stanie jakoś dotrzeć do studentów w związku z tym, że też nasi studenci nie są zbyt liczni na wydziale, w związku z tym każdy z nich jest traktowany indywidualnie tutaj po części. Z każdym mamy jakiś kontakt. Oprócz tego, że pełnicie Państwo bardzo odpowiedzialne funkcje na wydziale, to również pracujecie w swoich zakładach i katedrach. Obie Panie to Zakład Matematyki Dyskretnej, Pan Dziekan to Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej. A jak wygląda w dobie tych obostrzeń praca w katedrach? Da się normalnie funkcjonować, pracować? No akurat matematyka to jest taka dziedzina, że może nie jest nam potrzebne laboratorium, więc spokojnie jesteśmy w stanie się spotykać zdalnie, czy prowadzić jakieś seminaria takie naukowe. Jesteśmy w stanie też łączyć się z innymi ośrodkami, więc też takie, no, taką działalność prowadzimy. Tak, właściwie to nawet dzięki temu, że mamy pandemię, mogliśmy uczestniczyć w seminariach, połączyliśmy się z uczelnią w Gdańsku i w ogóle mamy możliwość uczestniczenia także w seminariach w innych ośrodkach kraju, co w zwykłych warunkach no, nie było możliwe, musieliśmy wyjeżdżać, no do Gdańska wiadomo, daleka droga. A tu mogliśmy się połączyć, brać udział, nawet nasz pracownik z naszego zakładu, nasz kolega miał referat taki dla wszystkich. Mamy świadomość, że przy tych wszystkich obostrzeniach ta kadencja dziekanów, prodziekanów jest szczególnie trudna. No, rola prodziekanów do spraw kształcenia to jest masa nowej pracy, niespodziewanej zupełnie wcześniej. To są regulaminy, statuty, toki studiów. Trzeba to wszystko, że tak powiem, przeanalizować, przygotować tego studenta do sesji egzaminacyjnej, przeprowadzić egzaminy zaliczenia, więc masa pracy, której wcześniej nie było. Tak, to jest zdecydowanie obciążające dla nas wszystkich, dla prodziekanów, ale również dla nauczycieli akademickich. Wymaga to od nas dużego przygotowania takiego dodatkowego i materiałów. My jako z roli naszej pełnionej funkcji musimy opracowywać strategię i organizację kształcenia na dany semestr. Musimy ustalać, które przedmioty mogą być prowadzone zdalnie, które koniecznie, zwłaszcza laboratoryjne, muszą odbywać się stacjonarnie bądź hybrydowo. Mamy zajęcia prowadzone. Także rzeczywiście to jest taka dodatkowa praca. No na pewno to jest też obciążenie dla studentów. Wszyscy chcielibyśmy wrócić i spotykać się twarzą w twarz. No ale niestety nie jest to możliwe. Jest to na pewno duże utrudnienie dla nas wszystkich. No miejmy nadzieję, że przyszły semestr to już jest powrót do tego, co znamy. Na to liczymy. Na to liczymy. Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej to jeden z młodszych wydziałów Politechniki Rzeszowskiej, ale wydział z ugruntowaną już pozycją. Wydział, który posiada bardzo atrakcyjne kierunki studiów. Zanim o tych kierunkach porozmawiamy, stały punkt naszego programu pod nazwą Poznajmy się nieco bliżej. Panie dziekanie, zaczynamy oczywiście od pań. Obie panie mają sporo wspólnego. Panie są absolwentkami rzeszowskich liceów ogólnokształcących, w dodatku konkurujących ze sobą, bo pierwszego i czwartego. Obie panie kończyły szkołę uniwersytecką przy Alei Rejtana i później obie panie swoje kroki skierowały w mury Politechniki Rzeszowskiej. Czy więcej jest tych rzeczy wspólnych? Za moment się dowiemy.
Pani doktor, jak zaczęła się pani przygoda z Politechniką Rzeszowską i właśnie z tym wydziałem? Moja przygoda z Politechniką Rzeszowską zaczęła się na ostatnim roku studiów, jak studiowałam matematykę jeszcze wtedy w Wyższej Szkole Pedagogicznej, obecnie Uniwersytecie Rzeszowskim. Na ostatnim roku studiów dowiedziałam się, że można aplikować na staż. No i dostałam się, zostałam przyjęta na staż, w związku z tym już prowadziłam jakieś zajęcia, uczestniczyłam w seminarium naukowym, wtedy z analizy zespolonej. I właściwie takim moim opiekunem został naukowym profesor Stankiewicz, już w tej chwili emerytowany pan profesor. No i tak, no można powiedzieć, spodobało mi się, że po prostu zostałam przyjęta i kontynuowałam tutaj swoją pracę do dziś. Oczywiście tam po drodze musiałam stopnie naukowe zdobywać, czyli doktorat robiłam na Politechnice Łódzkiej. No, zmieniłam dyscyplinę naukową w trakcie, zmieniłam także, bo jestem w tej chwili w Zakładzie Matematyki Dyskretnej, której kierownikiem jest pani profesor Iwona Włoch. I rzeczywiście to są trochę inne już zagadnienia niż analiza zespolona, no ale tutaj razem z koleżanką jesteśmy bardzo zadowolone, że właśnie jakby prowadzimy badania naukowe w tej dziedzinie. Obie publikujemy wspólnie różne prace naukowe, jeździmy na konferencje, głosimy referaty. Oczywiście nie w tym roku, ale no mamy nadzieję, że to jeszcze nastąpi. Również przygotowywaliśmy się do organizacji konferencji międzynarodowej w Rzeszowie, po raz pierwszy właśnie z matematyki dyskretnej. Chciał się zjechać do nas cały świat, możemy powiedzieć. Było wielkie zainteresowanie. W lipcu 2020 roku miała się odbyć. No, z przyczyn oczywistych została odwołana. Mamy nadzieję, że to tylko jest przesunięte w czasie, bo rzeczywiście z wielu ośrodków, nawet dużych, polskich, bardzo chcieli profesorowie przyjechać poznać Rzeszów, bo dużo słyszeli, a niektórzy jeszcze nie zdążyli tutaj być, więc chcieli rzeczywiście, przy okazji oczywiście przy wymianie tych badań naukowych czy wyników swoich, również zwiedzić no, naszą okolicę, nasze miasto. A jak ta przygoda w pani przypadku się zaczynała? Moja przygoda wyglądała bardzo podobnie, co prawda nie w tym samym czasie co koleżanki, ale również będąc na ostatnim roku studiów też tutaj odbywałam staż. Zresztą nie tylko ja, ale jeszcze kilka osób też z mojego roku, które do tej pory są również pracownikami naszego wydziału, więc to taka była wspólna przygoda i też mi się spodobało i zostałam. No i tak już trwa to kilkadziesiąt lat. No to tych cech wspólnych, jak widzimy, jest zdecydowanie więcej, ale jest jeszcze jedna, bo to jest właśnie Zakład Matematyki Dyskretnej. I osoby, które nie siedzą w matematyce, jeśli słyszą nazwę, że coś jest dyskretne, to brzmi to bardzo tajemniczo. Więc, szanowne panie, o co chodzi z tą dyskretnością w matematyce? Znaczy, to, czym tutaj to chodzi tym, czym my się zajmujemy, to jest głównie cała teoria grafów, więc to jest nawet szeroko powiązane również z informatyką, z chemią też możemy tam gdzieś odnaleźć jakieś te powiązania. No oczywiście my bardziej idziemy w takie teoretyczne, w teoretyczną tematykę, no i zagadnienia kombinatoryczne też badamy różne własności, właściwie poszukujemy nowych własności, jakieś uogólniania liczb. Nawet zajmujemy się dość dużo znanymi od bardzo dawna liczbami Fibonacciego. Także tutaj zagadnienia są ciekawe, na pewno mają jakieś zastosowania i to jeżeli chodzi o mnie, to mi się podoba właśnie w tym, że możemy bezpośrednio jakieś też zastosowania znajdować, a nie tylko jakąś taką sztywną teorię tworzyć. Panie doktorze, mieliśmy okazję wielokrotnie rozmawiać na antenie Radia Centrum, ale w większości były to rozmowy o sporcie, o skokach do wody. Dziś rozmawiamy o wydziale, więc ponawiam pytanie, jak ta przygoda z Politechniką zaczęła się w pana przypadku? Jak ta przygoda z Politechniką zaczęła się w moim przypadku? No, podobnie jak koleżanek też studiowałem tam właśnie wtedy w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie za Wisłokiem. I jakoś był wtedy okres, gdzie Rzeszów podjął decyzję o wzmocnieniu kadrowym tutaj całego środowiska akademickiego. Między innymi wtedy do Rzeszowa przyjechał
przyjechał profesor Paszkiewicz. I jakoś tak się złożyło, że zauważył mnie i zostałem jego asystentem. A mniej więcej w tym okresie, początek, można powiedzieć, XXI wieku, czyli 2002 rok, 2001, no, jako profesor Paszkiewicz zaczął pracować tutaj na Politechnice Rzeszowskiej i wtedy zaczął się tworzyć wydział właśnie matematyki i fizyki stosowanej, czyli niejako można powiedzieć, byłem tutaj zaraz na początku przy tworzeniu tego wydziału. Dużo pracy organizacyjnej, dużo pracy nad nowymi kierunkami studiów. Wtedy utworzyliśmy kierunek fizyka techniczna, gdzie do tej pory mamy mnóstwo absolwentów, którzy nawet pracują u nas na Politechnice. Oprócz tego, no to było tworzenie laboratoriów też, tworzenie oprócz programów studiów, tworzenie laboratoriów. Powstał wtedy nowy budynek, ten budynek V, gdzie też udało się tam utworzyć jakieś laboratoria. Także jeśli chodzi o przygodę z Politechniką, to w obrębie organizacyjnym, no to tutaj dużo pracy włożyłem. Natomiast jeśli chodzi o naukowe, tą część naukową, to w dużej części zajmowałem się fizyką statystyczną, tam też fizyką fononów, ale później niejako troszkę te moje zainteresowania naukowe niejako ewoluowały w stronę fizyki półprzewodników. Oczywiście to wszystko w obrębie fizyki teoretycznej, fizyka półprzewodników i zjawiska związane z transportem, czyli to z zjawiskiem transportem ładunku przez jakieś tam heterostruktury, czy później zjawiska związane z tym takim najbardziej, można powiedzieć, subtelnym stanem materii, czy subtelnym elementem materii, który jest spin. No i w związku z tym cała gałąź też nowoczesnej elektroniki, czyli spintronika. No ale od właśnie spinu, od manipulacji spinem już niedaleko jest do, można powiedzieć, tutaj inżynierii medycznej i obrazowania na przykład w rezonansie magnetycznym. Także tak jakoś ta moja droga tutaj zawodowa się toczyła, a już od jakiegoś czasu no to pełnię też funkcję prodziekana i staram się tych studentów opiekować się nimi i zachęcać ich do rozwoju. Bardzo cieszę się, że nawiązał pan do powstania samego wydziału, bo początki oczywiście były trudne. To było wielkie wyzwanie. Ja pamiętam ten moment, kiedy toczyły się dyskusje. Jedni byli zachwyceni, że to doskonały pomysł, ale było też mnóstwo sceptyków, że to jest pomysł szalony, że konkurencja jest zbyt duża, że tutaj będzie się ciężko przebić z ofertą kształcenia. Historia pokazała, że wydział fantastycznie się rozwija i te kierunki, które państwo w tej chwili macie, cieszą się naprawdę ogromnym zainteresowaniem. No czas szybko leci, bo wydaje się, że jesteśmy tym jednym z młodszych wydziałów, natomiast już 15 lat wydział istnieje. Na początku to była tylko matematyka, studia pierwszego stopnia. Z czasem, tak jak tu już pan prodziekan mówił, była fizyka techniczna, potem to... Drugi stopień fizyki technicznej. Potem ewoluowało to, no, ciągle się dostosowujemy do tych potrzeb rynku pracy, do tych oczekiwań, więc potem pojawiła się inżynieria medyczna, to był rok, nie wiem, 15-16. Tak, no inżynieria medyczna pojawiła się tak naturalnie, bo ta nasza fizyka nie była fizyką uniwersytecką, była to fizyka techniczna i z taką specjalnością informatyczne systemy diagnostyczne, czyli już wtedy niejako jakieś kontakty czy z firmami typu GE, czy Philips, no powodowały to, że w naszym zainteresowaniu była ta fizyka, która była w obrębie medycyny. I następnie oczywiście na samą fizykę tych kandydatów było coraz mniej. Jedno ze względów na konkurencję tutaj za Wisłokiem, ale również Kraków. Mała liczba godzin fizyki w szkole no, skutkowała tym, że na tą fizykę no, nie byliśmy w stanie, mimo dużego potencjału niejako kadrowego, nie byliśmy w stanie przyciągnąć tylu studentów, żeby się opłacał taki kierunek. Stąd później przekształcenie naszego kierunku w inżynierię medyczną i mocniejsza współpraca z Wydziałem Mechanicznym, a dokładnie z Katedrą Konstrukcji Maszyn, gdzie no, niejako tam jesteśmy w stanie zaproponować studentom naprawdę nowoczesne i wartościowe studia.
No i nasze najmłodsze dziecko, czyli inżynieria i analiza danych. Tak, to jest teraz najnowocześniejszy kierunek, myślę, i bardzo jest, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów, wśród studentów. Mamy dopiero drugi rok studentów. No, wynikło to z zainteresowania i z dużego zapotrzebowania na rynku pracy wszelkich analityków danych. No i udało nam się uzyskać zgodę ministerstwa. Mamy już właśnie kolejny rocznik. Przygotowujemy również studia drugiego stopnia, tak żeby nasi absolwenci, którzy pojawią się za 2 lata, żeby mogli kontynuować naukę na studiach magisterskich. Jesteśmy na etapie przygotowywania wniosku do ministerstwa. Już zaakceptował samorząd, nawet z dużym entuzjazmem, mogę powiedzieć, na nasz program studiów właśnie drugiego stopnia. Także tutaj myślimy, że inżynieria analiza danych na pewno to jest no, trafiony kierunek. Zapraszam wszystkich, jeżeli jeszcze ktoś nie wie w ogóle, że u nas jest, bo rzeczywiście tych kierunków jest niewiele w Polsce. W południowej Polsce to jest chyba jedyny, więc zapraszam tutaj wszystkich, którzy nawet nie wiedzieli, że taki kierunek jest. Mamy go od 2 lat, mamy bardzo prężnych studentów. Tu jeszcze wracając do pandemii, nasi studenci z inżynierii analizy danych w zeszłym roku, już w okresie koronawirusa, założyli koło naukowe machine learning, które regularnie się spotyka na Teamsach, czyli zdalnie. Ostatnio mieli nawet połączenie z uczelnią z Ukrainy i tam słuchali ich referatu, biorą udział w różnych hackatonach i tam różnych przedsięwzięciach, także są bardzo aktywni, mimo że no, dopiero jest drugi rok tych studentów. My, pani dziekan, do tych zagadnień za moment wrócimy i będziemy je sobie jeszcze rozwijali dla wszystkich zainteresowanych. Jeśli popatrzymy na osoby, które w tej chwili przygotowują się do swojej matury, jeśli popatrzymy na młodzież, która uczy się w szkołach średnich, a nawet jeszcze spojrzymy na szkoły podstawowe, to trzeba zdać sobie sprawę, że zarówno matematyka, jak i fizyka to są bardzo szczególne przedmioty. To są przedmioty, które albo się kocha, albo nienawidzi. Tutaj nie ma żadnej drogi pośredniej. I teraz z wniosków, które wypływają chociażby z naszych wcześniejszych rozmów z panią rektor Iwoną Włoch, wynika to z nauczyciela, na którego trafia się w tej szkole podstawowej, później w szkole średniej, bo ktoś potrafi dobrze wytłumaczyć, zainteresować przedmiotem, a ktoś być może jest dobrym matematykiem, dobrym fizykiem, ale niestety z tym przełożeniem wiedzy bywa różnie i nie zawsze są to przedmioty kochane. Zgadzamy się z takim stwierdzeniem, szanowne panie? Oczywiście, no właściwie tu można nawet rozciągnąć, że większość przedmiotów, jeżeli nauczyciel jest taki, który ciekawie opowiada, ciekawie przedstawia, no w przypadku matematyki musi umieć to wyjaśnić, często z humorem, z jakimiś przykładami, wtedy rzeczywiście ta młodzież no rozumie, bo matematykę wystarczy zrozumieć, jak się zrozumie, no to już wtedy okazuje się bardzo prosta. Ja nawet nieraz mówię do studentów tutaj na innych kierunkach, że jeżeli byście spędzili więcej czasu nad jakimś trudniejszym zadaniem i po pół godzinie odkryli to rozwiązanie, to dopiero byście poczuli, jaka to jest przyjemność i jakie to okazuje się, że to było proste. No oni niektórzy patrzą na mnie troszkę zaskoczeni, że aż pół godziny mają spędzić nad rozwiązaniem, ale no rzeczywiście matematyka wymaga tego czasu, tego właśnie zastanawiania się i im trudniejsze zadanie i takie ciekawsze, a nie jakieś takie schematyczne, no to myślę, że tym bardziej powoduje, że można rzeczywiście polubić te kierunki ścisłe i właśnie tutaj przyjść, czy studiować matematykę, czy te 2 pozostałe, inżynieria analizy danych i medyczną. Inżynierię medyczną. Ja może powiem coś na temat fizyki, bo tutaj jak koleżanka powiedziała, że ta miłość do matematyki, ale tutaj też odróżnił miłość od fascynacji, tak? Fascynacja jest krótkotrwała, czyli można kogoś zafascynować, oczarować, tak? Ale jednak, żeby niejako miłować, kochać, pokochać dany przedmiot, to trzeba spędzić sporo czasu. Z tym jest problem z fizyką, no bo jeżeli popatrzymy sobie na liceum, to w przypadku kierunków niematematyczno-fizycznych, tej fizyki jest naprawdę bardzo mało. W związku z tym uczniowie, młodzież nie ma szansy poznać fizyki. Oczywiście jest w stanie nauczyć się kilku wzorów na pamięć, ale to nie jest fizyka. No, fizyka, jednym z podstawowych elementów jest doświadczenie. Nie ma doświadczenia, niestety nie jesteśmy w stanie niejako zobaczyć, jak to faktycznie działa.
W związku z tym na naszych kierunkach, a szczególnie na inżynierii medycznej, można powiedzieć, że uczymy tej fizyki też od podstaw, tak, abyśmy, aby ci uczniowie, kandydaci przychodzący do nas, a później już studenci, mogli poznać zasadę działania otaczającego nas świata. Nie powiem, że fizykę stricte, ale jak działa otaczający nas świat, aby mieć podstawę później do bardzo, można powiedzieć, mobilnej możliwości wyboru pracy, bo na dobrą sprawę świat się zmienia i nie wiemy, co nas czeka w przyszłej karierze zawodowej, natomiast niejako musimy rozumieć świat nas otaczający. To jeszcze chciałam dodać, że jak studenci oceniają potem zajęcia i wypełniają ankiety, to bardzo często takie fajne komentarze można gdzieś tam spotkać, że nareszcie ktoś mi to wytłumaczył tak jak trzeba, czy fizyka jest interesująca, czy dokładnie to samo, jeśli chodzi o matematykę. Natomiast jeśli chodzi jeszcze może o matematykę, to tu może zachęcając też kandydatów przyszłych, którzy gdzieś tam się wahają, to my na pierwszym roku matematyki mamy taki przedmiot, który się nazywa repetytorium z matematyki i daje szansę tym osobom, które gdzieś tam czują, no nie wiem, lubią tą matematykę, ale być może czują, że no nie do końca się odnajdą gdzieś tam, tak, na tym kierunku, więc to jest dla nich szansa, żeby nadrobić te ewentualne braki gdzieś tam ze szkoły średniej. I... No to bardzo, bardzo delikatnie pani dziekan powiedziała, delikatne braki, bo wiemy, że poziom kształcenia jest różny, poziom przygotowania młodzieży jest różny i to jest fantastyczna właśnie propozycja, żeby to wszystko wyrównać, żeby te szanse rozwoju w ramach studiowania na wydziale były podobne, czy bardzo zbliżone i to jest łamanie tych dysproporcji, które wynosimy z różnych szkół średnich. Dokładnie. Tak, tym bardziej, że teraz w czasach nauki zdalnej, tak, spodziewamy się tego, że młodzież będziemy musieli jeszcze więcej dokształcić, jakby uzupełnić ich wiedzę, bo rzeczywiście, no wiadomo, jak to w tej chwili może wyglądać. Słyszymy, jak wyszły matury próbne, czy no, jak będzie z maturami, wiemy, że młodzież bardzo się obawia i trochę też my się obawiamy, żeby się nie przestraszyli żeby chcieli iść na studia po prostu. No tu, szanowny panie dziekanie, wychodzą takie cechy osobowości, bo mamy typ człowieka, który będzie drążył temat i dążył do rozwoju i do rozwiązania tej zagadki matematycznej i fizycznej, a są osoby, które się szybko zniechęcą i odpuszczają, prawda? Więc i to samo w przypadku studiowania. Ktoś będzie pogłębiał wiedzę, będzie to zainteresowania rozwijał, a ktoś zrobi tylko od A do Z tyle, ile musi i koniec. A jak się nie udaje, no to często rozkładamy ręce, ja tego nie dam rady zrobić. Więc super, że takie propozycje na wydziale są, no bo to jest właśnie ten handicap dla młodych osób i szanowni państwo, nie zniechęcajcie się, bo te możliwości właśnie wyrównania wiedzy, przygotowania się do studiowania są bardzo duże na wydziale. Zanim do tych kierunków przejdziemy, jeszcze takie dwa króciutkie zagadnienia z cyklu prawdy i mity. Jest takie powiedzenie, że praktycznie wszystko można opisać matematycznie. Prawda czy fałsz? No, jeżeli chodzi o fizykę, to zdecydowanie. Tutaj właściwie duży rozkwit fizyki nastąpił w chwili, gdy został wynaleziony rachunek różniczkowy za czasów Newtona, Leibnica. Wreszcie zaczęło się móc prawa fizyczne opisywać i wtedy to był skok. To wiemy. Natomiast wchodząc oczywiście w różne dziedziny życia, rzeczywiście tą matematykę znajdujemy. Znajdujemy, no nawet już w tym XII wieku, wracając do liczb Fibonacciego, wtedy to, jak teraz analizujemy, co już wtedy zostało odkryte, gdzie się znajdowało te własności w przyrodzie, w muzyce, w sztuce, no to rzeczywiście można to wszystko opisywać. Nie wiem, co tu jeszcze. No, myślę, że nawet często nie zdajemy sobie sprawy, jak taka poważna matematyka stoi za naszym takim codziennym życiem. No, nie wiem, chociażby jakieś bezpieczeństwo naszych, nie wiem, transakcji bankowych, to, że tam, nie wiem, wklepujemy jakieś hasło w wyszukiwarce i wyskakuje akurat to w takiej kolejności. Więc sama wyszukiwarka to jest po prostu macierz, odpowiednio trzeba znajomość algebry mieć, żeby stworzyć największą tą wyszukiwarkę Google. To na tym zresztą polega.
wymagało. Oczywiście, no, matematyka jest tutaj nie do przecenienia. Ja mówię, powiem od strony takiej osoby bardziej technicznej, tak, czyli fizyka, który aplikuje równania matematyczne, który aplikuje to, co matematycy, nad czym matematycy się głowią. No, można powiedzieć, że dla nas matematyka jest językiem. Po prostu, zresztą niektórzy traktują też dydaktykę nauczania matematyki mniej więcej tak jak język. Oczywiście matematyk patrzy na to trochę inaczej, widzi piękno tej matematyki w dużej części, odkrywa czy wymyśla, to jest też dylemat, czy matematykę się odkrywa, czy się wymyśla. To też na pewno się głowią nad tym cały sztab matematyków, cały sztab naukowców, ale jeżeli popatrzymy na obecną rewolucję cyfrową, no to ona nie mogłaby się odbyć bez matematyki. Po prostu, jeżeli już mówimy nawet o Google, no to Google, który ma tam w Polsce przedstawicielstwa, no to po prostu wyłapuje najlepszych absolwentów i to kierunków matematycznych. Czy to z UJ-u, czy z Wrocławia, czy tutaj z Rzeszowa. Być może też niedługo. No Rzeszów, tak. W Rzeszowie być może Samsung wyłapie kogoś. Zresztą cała ta analiza właśnie tych danych, które zbierają różne gałęzie przemysłowe, to też jest wszystko oparte na matematyce. Muszą poznać podstawy matematyki, muszą znać statystykę, żeby móc analizować te dane. Podobnie tam wiem, że są całe w przedsiębiorstwach czy firmach, całe zespoły zajmujące się na przykład badaniem ryzyka. To też jest wszystko oparte tak naprawdę na matematyce i zgłębiają matematykę, żeby móc analizować u siebie te różne procesy i przewidywać nawet, co się może stać. Także no, bez matematyki. Czyli bazy danych oparte na algebrze zbiorów, no to też po prostu nie da się szanowni tego... Państwo, to, co jest w ostatnim okresie szalenie modne i interesujące, czyli wirtualna rzeczywistość i sztuczna inteligencja. No nic oczywiście. Innego jak algorytmy, ciągi i mnóstwo matematyki, która dzięki której właśnie te narzędzia, które będą niebawem bardzo popularne i szeroko dostępne. Już chyba są, no bo wbrew pozorom no, sztuczna inteligencja brzmi być może bardzo, bardzo niejako ambitnie dla niektórych tak no być trochę może strasznie, się, tak strasznie. Natomiast wbrew pozorom jest bardzo prosta do aplikacji przy obecnym rozwoju różnego rodzaju języków programowania, systemów. I sztuczną inteligencję czy sieci neuronowe można stosunkowo łatwo implementować. Między innymi tym zajmują się studenci inżynierii analizy danych. Tak jest. I ostatnie pytanie z tego cyklu Prawdy i Mity. Najsłynniejsze równanie E równa się MC kwadrat. Matematyka, czy tylko i wyłącznie fizyka, czy to i to? Oj, no raczej bym tutaj o tym równaniu powiedział, że tylko i wyłącznie fizyka, tak? Tylko i wyłącznie fizyka i ta równoważność masy i energii i Einstein, także... A po audycji to państwo sobie wyjaśnią, prawda? Tak. W kuluarach. Bez matematyki, w końcu to jest królowa nauk, także tutaj musimy... podkreślić, czy bez matematyki by pewnie nie doszło do tego równania. Tak, na pewno nie powstałoby to równanie. Jak już jesteśmy przy równaniach i przy tym, o czym wspomniała tutaj prodziekan Ula, to ta rewolucja właśnie z czasów Newtona, gdzie wtedy w zasadzie nie rozróżniano fizyka, matematyka, bo ci właśnie wielcy matematycy byli również fizykami i to byli niejako wielcy mechanicy, tak? Mówimy wtedy nawet o takich wielkich mechanikach. Dlaczego ta rewolucja była możliwa? Z tego względu, że na etapie hipotez można było weryfikować negatywnie pewne rozwiązania, czyli jeżeli coś nie było możliwe do wyliczenia, czy nie było możliwe do udowodnienia, no to już od razu można powiedzieć, że nie było możliwe do realizacji. W drugą stronę to troszeczkę gorzej, bo nawet Einstein powiedział, że no, praktycznie każdą teorię musi zweryfikować eksperyment i wystarczy jeden eksperyment, żeby daną teorię obalić, mimo że jest 10 czy 100 potwierdzających tą teorię. Natomiast przyspieszyło to jednak niesamowicie opis, uprościło to opis i przyspieszyło właśnie rozwój nauki i techniki. To temat mamy dogłębnie wyjaśniony i przechodzimy teraz do kierunków studiów na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej. Wspomnieliśmy już parę rzeczy związanych z tym kierunkiem, ale myślę, że warto zaproponować młodzieży podjęcie studiów na inżynierii i analizie danych.
Tak, zdecydowanie zapraszamy wszystkich, tak jak już mówiłam. Jest to nowy kierunek, nowoczesny, cieszy się dużym zainteresowaniem. Tutaj oprócz podstaw matematyki, studenci przede wszystkim zdobędą też wiedzę z oprogramowania, poznają języki programowania C++, R, Python. Również zagłębią się właśnie w sztuczną inteligencję, bo są takie przedmioty, machine learning, także tutaj zdobędą naprawdę wszystkie narzędzia, aby móc analizować dane. I z tego, co wiem, studenci już dostają się na tym drugim roku na staże. Są firmy, które już zaczynają interesować się naszymi studentami dopiero właściwie no, drugiego roku. Także, nawet pierwszego roku, bym powiedział, bo pierwszego. Dwójka czy trójka naszych studentów już w tym momencie odbywa wcześniejszą praktykę. Już firmy tutaj rzeszowskie, firmy medyczne pytają się o tych studentów i wyszukują te najlepsze osoby, także możemy potwierdzić, że praca dla tych studentów będzie na pewno i będzie to praca atrakcyjna. Tak. I powinni bez problemu znaleźć pracę, nawet wybierać w pracy, ponieważ rzeczywiście analityków danych, gdzie się by nie zapytać, każdy potrzebuje. Zbierają dane, ale nie ma kto ich analizować i przekładać, czy jakieś tam wyciągać wniosków. A nasi studenci mają być do tego przygotowani. I to jest bardzo ważne, o ile nie najważniejsze, bo teraz ten młody człowiek ma już zupełnie inne podejście do studiowania niż lat temu. Kilka czy kilkanaście. Mówi się o tak zwanym świadomym planowaniu przyszłości, czyli teraz patrzymy, że to nie ma być fajna nazwa, fajny dokument i potem nie wiadomo co. Tylko to ma być i taki kierunek, po którym firmy będą stały w kolejce po tego absolwenta, on będzie sobie mógł przebierać, że to stanowisko pracy mi odpowiada, to wynagrodzenie mi odpowiada i dlatego idę na taki właśnie kierunek. Tak. I dodatkowo nasi studenci jeszcze są bardzo wymagający, sami wiedzą, po co tu przyszli, widać, zgłaszają nam wszystkie jakieś uwagi swoje co do przedmiotów, co do jakichś prowadzących, podpytują, co jeszcze, także tutaj widzimy pełne zaangażowanie, tutaj nie przychodzi się tylko tak, o żeby sobie postudiować, tylko faktycznie chcą się przygotować do tego startu już w takie pełne dorosłe życie gdzieś tam zawodowe. Kierunek na pewno bardzo przyszłościowy i kierunek, zdają sobie Państwo z tego, że będzie cieszył się ogromnym zainteresowaniem, bo nie ma lepszej reklamy niż właśnie ta kolejka pracodawców do staży, do praktyk, do zatrudnienia. Natomiast no, ustawa związana ze szkolnictwem wyższym trochę Państwu tutaj namieszała, bo te algorytmy, te limity powodują, że jednak dostaną się owszem najlepsi z najlepszych, ale też nie taka ilość, którą mogliby Państwo po prostu przyjąć do studiowania. Tak, rzeczywiście tu musimy trochę ograniczyć. Co prawda my sobie na wydziale mamy jakąś pulę i wtedy sobie wydzielamy. Na inżynierii i analizę danych no, mamy największy ten limit przyjęć, bo około 100 osób. Zwykle tyle przyjmujemy. Nie prowadzimy rekrutacji uzupełniającej, bo nie musimy. Nie dostają się wszyscy, więc naprawdę to już świadczy o tym, że mamy bardzo dobrych studentów. Natomiast no, rzeczywiście ta ustawa spowodowała, że musimy się ograniczać. Z drugiej strony też, no, może dzięki temu właśnie i ten poziom mamy gwarantowany wysoki. To, co jeszcze nam ustawa na pewno, to już też i wcześniejsza, zagwarantowała, my musimy prowadzić kierunek i ten kierunek, który mamy, to jest o profilu praktycznym. Więc co to znaczy, bo też studenci czy przyszli kandydaci nie zawsze wiedzą. To znaczy, że musimy kłaść duży nacisk na zajęcia praktyczne. Laboratoria, projekty. I też to są zajęcia z praktykami, czyli to nie tylko naukowcy prowadzą zajęcia, czy nauczyciele akademiccy, ale nauczyciele akademiccy, którzy mają doświadczenie praktyczne. I my ten kierunek prowadzimy wspólnie, tutaj się wspieramy wydziałem elektrycznym. Elektrycznym. Elektrotechniki i informatyki. No, tak. Ale w skrócie się zwykle mówi popularnie elektrycznym i oni się nie obrażają. Także, ale mamy tam po prostu, stamtąd mamy fachowców, tych informatyków. Kolejny kierunek to również myślę, że mnóstwo osób zainteresowanych, bo kierunek, który powstawał w oparciu o bardzo szczegółowe analizy i zapotrzebowanie. Ja pamiętam rozmowy na szczeblu i dziekańskim i nawet rektorskim, jak ten kierunek przygotować, żeby specjaliści właśnie byli bardzo szybko aplikowani przez firmy, przez otoczenie. Mowa o inżynierii medycznej, no w dzisiejszych czasach bardzo przyszłościowy kierunek. Tak, dokładnie. Ten kierunek jest niejako bardzo
skrojony pod pracodawców. I studenci kończący ten kierunek będą specjalistami głównie w zakresie takiej, bardzo szerokimi, ale głównie w zakresie takiej inżynierii medycznej zorientowanej w kierunku mechaniki. Bo jeżeli sobie popatrzymy na całą inżynierię medyczną czy biomedyczną, no to to jest, studenci potrzebują się tam nauczyć zarówno elektrotechniki, elektroniki, potrzebują informatyki i potrzebują również obsługi odpowiednich programów, muszą przede wszystkim dogadać się również z lekarzami. Bo musimy sobie szczerze powiedzieć, lekarze nie zawsze są w stanie niejako czy obsłużyć sprzęt, czy wykorzystać w pełni funkcjonalność oprogramowania, którego dostarczą firmy. I niejako takim pośrednikiem pomiędzy lekarzem a sprzętem technicznym jest nasz absolwent. Jest nasz absolwent, czyli inżynier medyczny, który czy to może obrobić jakiś tam obraz, który został wykonany czy to w rezonansie magnetycznym, czy w tomografie komputerowym, zrobić model trójwymiarowy, żeby lekarz mógł planować na przykład dalsze leczenie, żeby mógł zaplanować skomplikowaną operację, ale również może pracować w firmach, gdzie wykonuje się różnego rodzaju właśnie, czy to narzędzia chirurgiczne, czy różnego rodzaju implanty, czy jakieś właśnie tego typu elementy, ortezy, gdzie potrzebna jest umiejętność projektowania, ale dodatkowo znajomość anatomii. No, do tego można powiedzieć cały szereg, załóżmy, osób, które będą analizować dane, załóżmy, medyczne, które będą przetwarzać sygnały medyczne, czy to jakieś właśnie z EKG, USG i inne biosygnały, i następnie wykorzystywać je w różnego rodzaju urządzeniach, no, kończywszy na serwisie urządzeń, czy nawet sprzedaży takich urządzeń, gdzie również dany serwisant czy sprzedawca musi orientować się zarówno w rynku medycznym, jak również w rynku technicznym. Kolejny kierunek to matematyka, zastosowania matematyki w ekonomii. Świat wielkiej finansjery. No, miejmy nadzieję. Więc nasz kierunek to oczywiście jest matematyka, natomiast jest to takie połączenie matematyki, które zapewnia też taką wiedzę z ekonomii, które pozwala się no, troszeczkę bardziej być elastycznym na rynku pracy. Więc nasi studenci oprócz tych takich stricte matematycznych przedmiotów, które poznają na kolejnych latach, mają też matematykę finansową, matematykę ubezpieczeniową, ekonometrię, ekonomię, więc dużo tych takich właśnie ekonomicznych przedmiotów też się pojawia. Przy czym to jest wszystko na takiej bazie matematycznej, więc troszkę taka bardziej, powiedzmy, matematyczna podbudowa tu się pojawia niż na takim no, klasycznym kierunku, jakim jest zapewne ekonomia. Ale ocieramy się o zagadnienia, bez których dzisiejszy świat nie jest w stanie funkcjonować. No, tu warto już powiedzieć, że oprócz oczywiście tej ekonomii, to też mamy możliwość, nasi studenci mają możliwość zapoznania się z informatyką, czy jakimś oprogramowaniem, czy też modelowanie matematyczne. To jest wiele zjawisk współczesnych, no, wymaga takiego ścisłego matematycznego modelu. Pewnie nawet czekając z utęsknieniem na koniec pandemii, jak śledzimy jakiś przebieg czy prognozy, to widzimy, że te prognozy przedstawiane są właśnie z Wydziału Matematyki Stosowanej z Warszawy, więc tu jest to przyszłość, myślę. Tak, zdecydowanie tak. Ustawa, o której wspominałem, wprowadziła również rozbicie na studia pierwszego i drugiego stopnia. Czy w przypadku tych kierunków są tu jakieś różnice, czy to jest jednolite kształcenie na pierwszym i drugim stopniu studiów? To znaczy, obecnie prowadzimy rekrutację na pierwszy stopień na wszystkie trzy kierunki. Tak. Drugi stopień mamy matematykę. Od tego roku akademickiego chcemy uruchomić studia z inżynierii medycznej drugiego stopnia. Mhm. Natomiast, no, tak jak wspominałam, przygotowujemy się również, już jesteśmy na etapie, że będzie głosowany program studiów drugiego stopnia inżynierii analizy danych na Senacie i będziemy składać wniosek do ministerstwa, bo musimy się starać o zgodę z ministerstwem.
Państwa, w związku z tym będziemy, mam nadzieję, za 2 lata już też naszych absolwentów, którzy teraz są na 2. roku, mogli również zaprosić na studia 2. stopnia z inżynierii analizy danych. Czyli zapewniamy jakąś ciągłość taką kształcenia, nie tak, że już kończymy po 1. stopniu. Aczkolwiek niektórzy, którzy właśnie mają tą kolejkę pracodawców, jeżeli mają ten tytuł inżyniera, no to w zasadzie są gotowi do pracy i jeżeli jest dobra propozycja, to oni bardzo często nawet nie są zainteresowani tym 2. stopniem, bo już po prostu zostali porwani w wir wydarzeń i no tak bywa w życiu, zwłaszcza przy tym podziale na te 2 stopnie studiowania. Tak, dokładnie. To chciałem powiedzieć, że tutaj nasi studenci będą mieć, czyli mówimy o praktycznie teraz wszystkich 3 kierunkach, będą mieli możliwość kontynuacji, także jeżeli ktoś jeszcze, załóżmy, chciałby postudiować, bo wiadomo, że studia to nie tylko nauka, chciałby sobie dłużej postudiować na naszym wydziale, to ogólnie nasi studenci są zawsze bardzo aktywni w różnego rodzaju konkursach, jakichś tam zawodach sportowych, też tam gdzieś zdobywali zawsze jakiś puchar w siatkówkę, to też warto tu przyjść nie tylko dla samej kariery zawodowej, ale również warto przyjść postudiować, jeżeli ktoś nie jest na przykład zdecydowany, a chciałby jeszcze tutaj właśnie postudiować na renomowanej uczelni tutaj w Rzeszowie, to w każdym razie warto przyjść na Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej, gdzie przede wszystkim studenci są traktowani indywidualnie, a poza tym mają całe mnóstwo możliwości właśnie poza dydaktycznych, gdzie mogą się również, no, można powiedzieć, rozwijać towarzysko sportowo i w różnych innych aspektach. Także to, że nie tylko, bo cały czas mówimy o nauce, ale to nie tylko nauka, to jest też chyba najlepszy czas, jeśli chodzi o życie, o taki najbardziej owocny i w każdym razie warto. Tak, ja tu jeszcze chciałam dodać, że w związku z tym, że właśnie prowadzimy niemasowe kierunki, czyli nie mamy dużo tych studentów, to rzeczywiście atmosfera na wydziale jest taka przyjazna, życzliwa, mamy kontakt ze studentami, my ich znamy po prostu i rzeczywiście studenci, spotykamy się z nimi regularnie, też my w gronie władz dziekańskich ze starostami, teraz nawet 2 razy w semestrze się spotykamy i rzeczywiście chętnie słuchamy ich uwag, staramy się im pomagać, oni chętnie z nami współpracują, także myślę, i podkreślają, działają w samorządzie, także podkreślają właśnie tą atmosferę, życzliwość, także no zapraszamy, żeby zobaczyć, spróbować. No każdy tu jest mile widziany. Tak. Chciałem jeszcze dodać, że tam w poprzednich latach realizowaliśmy różnego rodzaju projekty, no, z NCBiR-owskie, czyli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, z serii Power, czyli program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój i studenci oprócz tego, że mieli możliwość uzyskania dodatkowych szkoleń, certyfikatów i tym podobnych uzupełnieniem swoich kompetencji zawodowych, to również staraliśmy się wyjeżdżać na różnego rodzaju wizyty studyjne i tak staraliśmy się, żeby te wizyty były też połączone z jakimś noclegiem, czyli też możliwość zwiedzenia w kraju, no, najlepszych ośrodków, załóżmy w zakresie inżynierii medycznej, to takich medycznych, czy to były Kajetany, czyli Centrum Słuchu i Mowy, czy Narodowe Centrum Badań Jądrowych, czy Centrum Cyklotronowe Bronowice, ale też okazja do takiego bliższego poznania się, spędzenia jakiegoś wspólnie czasu, nie tylko nauka, ale również gdzieś wspólny jakiś wyjazd. Jeżeli tylko się pojawią takie, załóżmy, możliwość finansowania takich projektów, a prawdopodobnie pojawi się końcem tego roku, to również będziemy aplikować takie projekty, żeby studenci mogli nie tylko i wyłącznie uczyć, ale żeby też mogli gdzieś tam pojechać i wspólnie spędzić czas, zobaczyć, co w świecie nowego słychać. To są niezwykle istotne stwierdzenia, bo wiemy, że nie samą nauką żyje student i właśnie ta propozycja od kół naukowych, od staży, od wyjazdów, od wycieczek, od tej właśnie przyjaznej, dobrej atmosfery, od tej ilości czasu, który można zagospodarować poza nauczaniem i studiowaniem, no to jest coś, co każdy młody człowiek bierze pod uwagę. Jaka będzie oferta, jaka będzie atmosfera, co ja jeszcze będę mógł zrobić, jeśli dołożymy różne programy z Erasmusa, gdzie można pojeździć sobie po innych zakątkach świata, Europy, na inne uczelnie,
uczelnie, no to ta oferta jest naprawdę bardzo bogata. Pan dziekan uśmiechnął się, mówiąc o tym pełnym studiowaniu. Ja również z przymrużeniem oka uśmiechnąłem się, bo pan dziekan zapewne miał na myśli studia pierwszego i drugiego stopnia, czyli ten pełny proces do tytułu magistra. Ja z dawnych czasów pamiętam pojęcie wieczny student, gdzie można było po 10, po 12 lat kończyć studia, więc tutaj absolutnie do tego nie namawiamy. Jeśli chodzi o szczegóły związane z tymi kierunkami, oczywiście nie drążymy tematu bardzo mocno, bo te wszystkie informacje są na stronie wydziału, są na stronie Politechniki Rzeszowskiej, wystarczy wejść sobie w zakładkę i o tych kierunkach poczytać. Jeśli chodzi o rekrutację, to tylko przypomnijmy, w jaki sposób ona się odbywa i dopytam, bo wiem, że jest na przykład taki kierunek na uczelni jak architektura, gdzie jest egzamin praktyczny sprawdzający wiedzę. Tutaj jest tylko konkurs świadectw, konkurs maturalny, coś... Tak. Tylko konkurs świadectw, bierzemy przy rekrutacji na wszystkie trzy kierunki te same przedmioty, czyli przede wszystkim matematykę, to jest ten przedmiot bierzemy, a jeżeli chodzi o drugi przedmiot, to jest do wyboru informatyka, fizyka lub język obcy nowożytny. W zależności od tego, czy to jest poziom podstawowy matury, no to przemnażamy, no po prostu punkty z matury są 1:1 przenoszone. Jeżeli chodzi o poziom rozszerzony, to przemnażamy razy 3, czyli promujemy tych, którzy są po rozszerzonej maturze. Łatwiej się jest dostać. Ale nie skreślamy tych, którzy zdawali podstawową. Nie, absolutnie nie skreślamy. Zapraszamy oczywiście wszystkich. Tutaj sobie oczywiście system wylicza im te punkty i Państwo będziecie widzieć, który przedmiot bardziej się opłaca, żeby wziąć w rekrutacji. Jeżeli chodzi o drugi stopień, na razie matematyka, no ale też już będzie też w zimie pewnie rekrutacja na inżynierię medyczną. Tam już bierze się pod uwagę dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, ale też wynik egzaminu sprawdzającego. Jeżeli chodzi o egzamin sprawdzający, to przeprowadza się go pisemnie dla wszystkich z zewnątrz. Natomiast wszyscy nasi absolwenci będą zwolnieni z tego egzaminu, gdyż zdają pisemny egzamin dyplomowy, taki weryfikujący efekty kształcenia. Dlatego obowiązkowy egzamin, który będą zdawali na pierwszym stopniu, on już jest liczony do przy aplikowaniu na stopień drugi. Natomiast jeżeli absolwenci z zewnątrz przychodzą na drugi stopień i u siebie na swoim kierunku zdawali taki egzamin, to o ile ten zakres się pokrywa z tym zakresem, który u nas obejmuje ten egzamin, to też jest taka możliwość, że zostanie im ten egzamin zaliczony. Wątek, który pojawił się w dzisiejszej audycji, ale chciałbym go pod koniec jeszcze raz wyartykułować, bo mówi się bardzo szeroko, że nowoczesna uczelnia, nowoczesny wydział to taki, który współpracuje z otoczeniem, taki, który regularnie modyfikuje programy kształcenia, żeby one były nowoczesne, żeby odpowiadały wartościom i zapotrzebowaniu na rynku. I Państwo tutaj podkreślali, że to są wszystko kierunki przyszłościowe, że to jest wszystko w uzgodnieniu z potencjalnymi pracodawcami i stąd właśnie później ta możliwość odbycia stażu, praktyki, często praktyki płatnej, bo już teraz też te osoby bardziej wykształcone są, bardziej wymagające z kolei, więc też szukają, że nie tylko zwykły staż i praktyka, ale jeszcze jakieś wynagrodzenie finansowe i właśnie takie możliwości wydział stwarza. Jasne, że tak. No, nawet w tym momencie realizujemy projekt też serii Power, Nowa Jakość, gdzie nasi studenci w tym momencie inżynierii medycznej mają możliwość odbycia wakacyjnego, płatnego stażu, gdzie otrzymują wynagrodzenie właśnie od uczelni, czy za pośrednictwem uczelni dokładnie, oraz otrzymują zwrot pieniędzy za dojazdy lub za mieszkanie. Trwa obecnie rekrutacja tych studentów i sądzę też, że w przyszłych latach, jeżeli będą możliwości takie stażowe, to również będziemy aplikować o tego typu właśnie projekty, żeby studenci już w trakcie swojej nauki mieli możliwość na przykład na wakacjach nie pracować gdzieś za granicą w restauracji, myjąc tam jakieś naczynia, tylko już właśnie w swoim zawodzie. Wydział to również badania i prace naukowe. Tutaj warto podkreślić, że osoba, która kończy studia, to niekoniecznie praca gdzieś tam daleko, daleko, tylko można zostać asystentem, można rozwijać się pod kątem, pod względem naukowym. Tych prac jest mnóstwo, tych badań naukowych jest mnóstwo, a takie najświeższe doniesienia mówią o szerokim zainteresowaniu wodorem. No to też temat przyszłości, bo co konferencja, co spotkanie, to słyszymy wodór, paliwo przyszłości. Zmieniamy napędy na wodorowe, szukamy technologii wodorowych i Państwo jako wydział też maczacie w tym palce. Tak, maczamy
w tym palce. Tutaj współpracujemy bardzo mocno z panem rektorem Jarosławem Sępem. I przed nami ogólnie jest transformacja energetyczna. Nieunikniona transformacja energetyczna. Paliwa kopalne powoli się skończą i będziemy potrzebowali nowego, nie powiem paliwa, ale nośnika energii raczej. Będzie to nośnik energii i tutaj naturalnym jest wodór. No i Politechnika niejako włącza się bardzo intensywnie w różnego rodzaju aktywności związane z wodorem. Między innymi część pracowników naszego wydziału opracowuje taką strategię wodorową, która jest opracowana przy ministerstwie tam w Warszawie. I no, można powiedzieć, że też być może niedługo pojawią się tego typu jakieś kierunki studiów na Politechnice. Nie mówię, że dokładnie na naszym wydziale, ale jakieś międzywydziałowe. Mam nadzieję, że to jest ten czas, gdzie powinno już w niedługim czasie powstać coś nowego. A więc właśnie, jeśli fascynujemy się nowymi pomysłami, technologiami, projektami, to nic, tylko korzystać z tych możliwości, które i uczelnia, i wydział stwarza. Szanowni Państwo, dobrnęliśmy do końca dzisiejszego wydania audycji, która funkcjonowała pod tytułem W Centrum Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej. Bardzo dziękuję, że udało nam się spotkać w tak miłym gronie. Przypomnę goście audycji, pani dr Urszula Bednarz, prodziekan do spraw kształcenia. Widzenia. Jest również z nami pani dr Małgorzata Wołowiec-Musiał. Bardzo dziękuję. Również dziękuję. Miło się było z Państwem słyszeć. Również prodziekan do spraw kształcenia oraz pan dr Sławomir Wolski, prodziekan do spraw rozwoju. Bardzo dziękuję, panie dziekanie. Dziękuję bardzo i zachęcam wszystkich do przyjścia na nasz wydział, studiować, postudiować, nauczyć się czegoś, a później mieć wspaniałą pracę. Za uwagę dziękuję Andrzej Blachaczek i Robert Szwajca.